Prosimy o zabranie głosu starostę tomaszewskiego, pana Mariusza Węgrzęskiego. Panie marszałku, panie pośle, panie senatorze, panie prezydencie, drodzy samorządowcy wszystkich stopni, wojewódzkiego, powiatowego, gminnego, państwo komendanci, panie dowódco i wszyscy, którzy są zebrani na tej dzisiejszej uroczystości. Proszę państwa, 30 dobrych lat dla Państwowej Straży Pożarnej, dla Ochotniczej Straży Pożarnej. To wszystko, co się wydarzyło w tych latach, jest czymś wyjątkowym, nie tylko tutaj na skalę naszego kraju, ale nasi strażacy są chlubą w Europie i na świecie. O nich się mówi jako o wyjątkowej służbie, bo to jest służba. Dla niektórych to jest jeszcze dodatkowo taka pasja życiowa, żeby móc zrobić jak najwięcej na rzecz zachowania bezpieczeństwa mieszkańców tutaj, powiatu tomaszowskiego, województwa łódzkiego, jak i również na miarę całego naszego państwa. Bardzo serdecznie na początku chcę pogratulować tym wszystkim, którzy uzyskali awanse, wyróżnienia. Proszę państwa, to jest docenienie konkretnej waszej działalności, waszej pracy w służbie na rzecz ludziom. Oczywiście to nie są wszyscy, którzy tutaj dzisiaj mogli być, bo każdemu z osobna trzeba złożyć podziękowania. Wyjątkowa służba, wyjątkowi ludzie. Zarówno strażacy Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na co dzień spotykamy się z tymi dwoma służbami. Spotykamy się nader często, ale nie są to tylko takie spotkania w ramach uroczystości jak dzisiaj, tylko są to spotkania robocze. I muszę powiedzieć, że ta współpraca jest wyjątkowa, można powiedzieć wzorcowa. Wszyscy chcemy, żeby to bezpieczeństwo było na jak najwyższym poziomie. Drodzy strażacy, strażaczki, pokazujecie każdego dnia, że narażając swoje życie, zdrowie, jesteście w stanie dla drugiego człowieka rzeczywiście zrobić więcej czasami niż to wynika z waszych obowiązków. Serdeczne podziękowania ode mnie, od całego zarządu powiatu, od wszystkich mieszkańców powiatu tomaszowskiego, bo takie podziękowania proszę, żeby wam przekazywać. Zasłużyliście na to swoją służbą. Przez te 20 lat, kiedy jestem samorządowcem, ja nigdy nie usłyszałem jakiejś skargi na strażaków. Nie było takiej sytuacji. Ale tak jest, panie komendancie. Po prostu tak jest. Ludzie doceniają waszą pracę, doceniają waszą postawę, sposób, w jaki współpracujecie na dole, w tych relacjach z samorządowcami i oceniają to bardzo dobrze. Myślę sobie tak, współpraca jest wzorcowa i tutaj trzeba zrobić wszystko, żeby ona na takim poziomie cały czas była. Ja bardzo serdecznie dziękuję tutaj panu marszałkowi, panu posłowi, panu senatorowi za te środki, które płyną do straży zarówno państwowej, jak i tej ochotniczej w ramach powiatu tomaszowskiego. To tak jak wspomniał pan poseł, takich środków nie było nigdy. Ten krok milowy, który pan minister rozpoczął, pan minister Antoni Macierewicz 30 lat temu, proszę państwa, dał taki efekt. Tak, bo to nie jest wszystko od razu. Trzeba zrobić najpierw początek, trzeba wykonać ileś działań, żeby można dzisiaj mówić o takim wspólnym sukcesie, który po prostu jest czymś wyjątkowym. Te podziękowania należą się, tak jak mówię, naszym parlamentarzystom, należą się samorządowcom, takie duże zaangażowanie ze strony wójtów, które jest na co dzień, bo też wspomagają, wspólnie podpowiadają, jakie inicjatywy trzeba podjąć. Natomiast słowa z takiego dużego podziękowania na rzecz pana komendanta Krzysztofa Iskierki. Stara się, proszę państwa, każdego dnia być w tych miejscach, w których powinien być. I nie mówię to na zasadzie pewnej laurki, tylko proszę państwa, my widzieliśmy go w akcjach. O północy, kiedy sam pokazuje młodszym
strażakom, że można również zachować odpowiednią kondycję po kilkudziesięciu latach pracy w straży i daje odpowiedni przykład dla tych wszystkich, którzy chcieliby być również takimi bardzo dobrymi strażakami. Także panie komendancie, bardzo dziękuję za tą postawę. I moi państwo, ten sprzęt, który tutaj jest zaprezentowany, to jest jakiś tylko fragment, jakaś wypadkowa tego wszystkiego, co jest związane ze strażą pożarną na terenie naszego powiatu. Mam nadzieję, że przy tak dobrej współpracy wszystkich samorządowców, jak i również parlamentarzystów na czele z panem marszałkiem seniorem, panem Antonim Macierewiczem, bo to ja mogę jakby powiedzieć też z innej dziedziny, jest taka przepustka do pozyskiwania środków zewnętrznych. Za to bardzo serdecznie dziękuję, panie marszałku. Mam nadzieję, że straż powiatowa i ochotnicza straż pożarna będzie dalej na tym najwyższym możliwym poziomie. Chcemy służyć wspólnie społeczeństwu, chcemy służyć ludziom i chcemy, żeby tych wszystkich zagrożeń, które się pojawiają, było jak najmniej. Bardzo dziękuję rodzinom wszystkich strażaków za to, że wspierają swoich mężów, swoje żony, swoich bliskich w tych trudnych chwilach, bo jechać na jakąś akcję wydaje się, że to nie jest takie trudne, ale jednak widzimy konkretne zagrożenia. Można zginąć, można rzeczywiście też ulec jakiemuś poważnemu wypadkowi. Wspieracie na co dzień swoich bliskich, za to wam bardzo dziękuję. Jest im na pewno łatwiej wykonywać swoje obowiązki. Bardzo serdecznie również dziękuję za tą dobrą współpracę wszystkim pracownikom administracyjnym, tym, którzy na co dzień współdziałają po to, żeby straż mogła funkcjonować na jak najwyższym poziomie. To jest ważne, to jest istotne, żebyśmy tworzyli jedną całość, żebyśmy razem mieli ten sam cel. Na ten moment wydaje się, że osiągnęliśmy ten wysoki poziom, który chcemy utrzymać, a jestem przekonany, że też kolejne środki finansowe będą płynęły w kolejnych tygodniach, miesiącach i latach tutaj dla Państwowej Straży Pożarnej i dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Życzę wszystkim Państwu dużo zdrowia, dużo zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy i niech święty Florian, który jest waszym patronem, każdego dnia czuwa nad każdym z was i żebyśmy mogli spotykać się właśnie na takich uroczystościach z radością, z uśmiechem i żebyśmy mogli mówić o kolejnych sukcesach w ramach Straży Pożarnej. Szczęść Boże wszystkim. Dziękuję bardzo.